Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj 28 dzień lipca piątek. W ogóle to my już kończymy, kochani, słuchajcie, lipiec to jest prawie naprawdę końcówka lipca, zostały tylko 3-4 dni jeszcze. Yy, co to dzisiaj mamy? Dzień administratora. Okej, okay, pozdrawiam. Światowy dzień wirusowego zapalania wątroby. Nie pozdrawiam tego zapalania wątroby, najlepiej jakby go nie było. Dzień kultu masy mięśniowej. O, dzisiaj to ja mam, ja mam taką. Ja mam masę mięśniową, tylko mam ją bardzo głęboko ukrytą. W ogóle co się dowiedziałem, kochani, że podobno to w ogóle dla mnie było odkrycie że każdy podobno ma sześciopak, w sensie i kobiety, i mężczyźni mają sześciopak, tylko że po prostu one są przykryte czymś innym, a to nie jest tak, że ich tam w środku nie ma. Każdy ma tamte mięśnie, bo jakby ich nie było, to by nam się to w ogóle zapadło. Więc my wszyscy to mamy, tylko to ukryliśmy. Więc ja generalnie mam bardzo wielką masę mięśniową, tylko ja ją ukrywam. Ja nie chcę, żeby ludzie jej widzieli, bo to byłoby właśnie za, za, za trudne dla nich. Czołóweczka, zapraszam. Jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo serdecznie i bardzo zapraszam na nowy odcinek. Piątek, czyli oczywiście Biblia. Będzie dzisiaj, kochani, kolejny cytat z Psalmu. Będzie to Psalm 16, wersety 1, 2, to jest w sensie połówka pierwszego wersetu i werset drugi. Następujące zdanie tam jest bardzo pięknie: Zachowaj mnie Boże, bo chronię się u Ciebie. Mówię Panu, Tyś jest Panem moim. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Kochani, to jest takie zdanie, które jest trochę, ma być trochę. Takim wyrzutem sumienia, takim trochę rachunkiem sumienia. Czy naprawdę poza Panem Bogiem nic nie jest większym dobrem dla Ciebie? Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. To oczywiście jest zdanie bardzo radykalne, to nie chodzi o to, że jakby wszystkie inne rzeczy są złe. Aczkolwiek, kochani, gdyby rzeczywiście je postawić w takim kontekście Pan Bóg, a inne rzeczy. No, to wszystkie inne są złe. W sensie on jest tak nieskończonym dobrem, tak wielkim dobrem, tak niepojętym, tak cudownym, tak wspaniałym dobrem, że przy nim naprawdę wszystko nie ma żadnej wartości. Ale to nie znaczy, że to nie ma wartości, tylko przy nim to nie ma wartości. No i zobaczcie, ile jest takich rzeczy, które my stawiamy ponad niego, nie? Ile rzeczy jest ważniejszych? To łatwo w ogóle sprawdzić. Kiedy się zapytasz o swoją modlitwę, to zobacz, co ci ją wypycha, nie? Jakie rzeczy łatwiej i przyjemniej i z większą radością ci przychodzi robić, niż właśnie nie wiem modlić się, że kiedy masz się modlić, to ja nawet kochani, wam mówiłem wam to kiedyś. Ja pamiętam, jak się, szczególnie jak się zaczynałem uczyć, modli uczyć modlić, nie znaczy, że dzisiaj tego nie mam, bo też to mam, tylko pewnie chyba trochę rzadziej, ale Wam tak również nadal, że pamiętam szczególnie na początku, nie? Jak tylko miałem... ja się uczyłem modlić w ten sposób, że planowałem sobie modlitwę, nie? Ona była zapisana w kalendarzu dosłownie, że od tej, do tej godziny się modlę, to był punkt zapisany u mnie w kalendarzu, żebym go traktował jak po prostu zaplanowane wydarzenie, żeby nie tak, że tam będę patrzył, kiedy mi się uda, tylko zaplanowane. I kiedy przychodził ten czas, kiedy siadałem do modlitwy, to, kochani, to nawet nie to, że... Chciało mi się robić inne rzeczy fajne, nie? Bo są fajniejsze rzeczy niż to siedzenie w ciszy przed Bogiem, nie? Tam, nie wiem, coś oglądać, coś czytać, gdzieś pójść, coś robić i tak dalej. Ale mnie się nawet chciało rzeczy, których normalnie nie cierpię i których nie lubię robić, ale żeby tylko się nie modlić, to już wolałem robić te rzeczy, które nie lubię robić, żeby tylko się nie modlić. Kochani, taka jest przewrotna nasza dusza, taka jest przewrotna nasza natura niestety po grzechu pierworodnym. Kochani, takie dzisiaj pytanie, co jest większym dobrem od Pana Boga? co stawiasz przed Pana Boga, co może trzeba by wreszcie strącić z tego piedestału. To może być jakaś miłość, to może być jakiś człowiek, to może być jakieś Twoje szczęście, jakieś Twoje pragnienie, jakieś Twoje marzenie, jakaś Twoja aktywność. Takich rzeczy może być bardzo dużo. Byłoby super, gdyby to zdanie było prawdziwe. Dla mnie nie ma dobra poza Tobą. Uwaga, właśnie wtedy tak naprawdę dopiero możesz powiedzieć, że schowałeś się u Pana Boga. Wielu z nas nie doświadcza tego schowania się u Pana Boga, czyli tej ochrony Pana Boga, bo wcale On nie jest naszym największym dobrem. My szukamy w czymś innym ochrony, a nie w Nim. Jak On się stanie największym dobrem, to rzeczywiście będziemy doświadczać tego, że jesteśmy przez to dobro chronieni. Moi drodzy, moi mini, moi kochani, bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na jutrzejsze, ostatnie w tym tygodniu, przedostatnie w lipcu i ostatnie w tym studio, więc to będzie swego rodzaju taka meta jutro. Zapraszam bardzo. Dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, będzie dla was w czymś tam pomocny. Ściskam, pozdrawiam, Błogosławie i do zobaczenia. Pięknego dnia Wam życzę, miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem, papa! Pa.